Terapia prowadzi 4 certyfikowanych trenerów porozumienia bez przemocy. To oznacza praktykę. Teoria jest tutaj tylko podłożem do tego, żeby móc przepracowywać bardzo różne obszary. To są tak zbudowane studia i tak zbudowany proces, że ja od siebie wychodzę do ciebie, więc najpierw zajmujemy się tym, co jest we mnie. Moimi uczuciami, potrzebami, przekonaniami, trudnymi emocjami, złością, poczuciem winy. Potem zajmujemy się tym, co służy kontaktowi z drugim człowiekiem, informacją zwrotną, słuchaniem trudnych komunikatów, empatią. To jest, gdybym miała jakoś to zrobić procentowo, to 80% czasu, który spędzasz na uczelni, to jest czas praktyczny, wyłącznie praktyki. 20% to jest ta teoria, która jest podbudową do praktyki.